Siemanko, dzisiaj robimy prawdziwe złoto na leszcze, czyli złoty pęczak. Tak jak łowiono kiedyś, nie ma lepszego sposobu, nie ma chyba bardziej wyrazistej przynęty niż złoty czy biały pęczek leżący na dnie. Taka przynęta na pewno się wyróżnia na dnie, pięknie ją widać nawet w mętnej wodzie, dodatkowo swoim aromatem i zapachem będzie ściągała ryby w łowisko. Jak ją zrobić? W bardzo prosty sposób. Po prostu zrobimy ten pęczak na kurkumie. Zwróćcie uwagę, tutaj już mam ziarenka przygotowane. Tutaj jest kilogram pęczaku. Mamy dodatkowo olejek migdałowy, oczywiście może być inny smak, i cukier waniliowy. Taki po prostu standard, jeśli chodzi o pęczak. Można sobie go w obojętnie jaki inny sposób przerobić. Można na przykład nadać mu smak czosnku i tak dalej, tak jak robiono to kiedyś. Ważne, żebyśmy szli w jeden smak. Jak już robimy cukier, niech zostanie ten cukier. Jak zrobimy czosnek, niech zostanie ten czosnek. Żebyśmy za dużo tutaj smaków nie dodali, bo to wiadomo, też będzie jakaś tam bomba zapachowa i później może wzbudzać podejrzenie u ryb, a o to nie chodzi. Chcemy zrobić prosto i skutecznie. Mamy pęczak, mamy kurkumę i zaczynamy działać. I teraz tak, są oczywiście dwie szkoły. Ja najczęściej płuczę ten pęczak, bo on po prostu ocierając się o siebie wytwarza taką mączkę i ona po prostu skleja ten pęczak. Ale jeśli chcemy przykładowo nęcić miejscówkę kilka dni, to lepiej go nie płukać. Lepiej, żeby on był z taką gęstą zawiesiną. To po prostu spowoduje, że no, lepiej się ten zapach będzie trzymał. Także te zapachy tego kleju, takiego naturalnego miąższu, można powiedzieć, będzie się to wszystko lepiej trzymało. Kiedy chcemy łowić wygodnie, jedziemy na raz, mamy wypłukany ten pęczak, po prostu łatwiej go brać na haczyk, łatwiej nim rzucać i tak dalej. Ten sklejony pęczak lepiej utrzyma te, można powiedzieć, zapachy, ale w zależności co chcemy zrobić. Jak chcemy mieć czysty pęczak, to płukamy. Jak chcemy mieć po prostu bardziej ten intensywny zapach, żeby przyjął nam te kolor i zapachy, to po prostu nie płuczemy go. Mi się już woda gotuje i pierwsze co zrobię, podgrzałem wodę, pierwsze co to wrzucamy kurkumę. Woda już jest naprawdę gorąca i zaraz pewnie będzie wrzała. I teraz wsypuję dwie łyżki kurkumy. Jedna. I teraz druga łyżka, małe łyżki, można to wymieszać i teraz w tą wodę dorzucimy pęczaku. Widzimy, że to jest żarówka, dodam tylko, że mamy kilogram tego pęczaku. Wiadomo, jakby nam to ziarenko nie wychodziło, nie barwiło się, to trzeba tego dorzucać. Można to lekko wymieszać. Widzimy, taka chmura powstaje tego suchego, czyli jeszcze trzeba to wymieszać. I zaraz to się będzie gotowało. Kurkuma się już pięknie wymieszała. I dorzucamy nasz pęczak. To się na pewno zrobi trochę jaśniejsze. I na pewno pięknie nam się ten pęczak zabarwi. I teraz około 15 minut będę go gotował. I zobaczymy efekt za 15 minut. Wy oczywiście będziecie mieli to od razu. Zobaczcie. Te dwie łyżki wcale nie były za mocne, bo to już po prostu o dwa razy bardziej się zrobiło jasne. Wystarczyło dorzucić to ziarenko. I teraz pęczak gotujemy około 15 minut. I teraz zwróćcie uwagę, to się jeszcze nie zaczęło gotować, a już jest żółte. Super. Nasze złoto gotuje się już około 7 minut, czyli można powiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi. I takie 15 minut spowoduje, że ten pęczak nie będzie aż taki mocno twardy, więc będzie można go używać na haczyk, jak i zarówno do nęcenia. Dwie ważne sprawy to po prostu trzeba mieć taki starszy garnek. Ja mam takie starsze garki po prostu do swoich ziaren wędkarskie, żeby te silne zapachy też nie przechodziły później na jedzenie, żeby jakoś tego później nie trzeba szorować. No i przede wszystkim pamiętajmy, żeby każde ziarno, które gotujemy, żebyśmy przemieszali, ponieważ wiadomo, lubi przygnąć, przypali się, a wszystko co będzie takie spalone i gorzkie, to może zadziałać w odwrotny sposób, czyli ryby będą to omijały. Widzimy, nasze złoto ma piękny kolor, żółty pęczak, no coś pięknego, naprawdę to się tak wyróżnia na dnie, że może być zamulona rzeka, zamulony zbiornik, a ten pęczak będzie pięknie widoczny. On się oczywiście idealnie nadaje na piękne płocie, jak i zarówno na rzeczne leszcze. No ale weźmie wszystko, nawet karpie można na tym zapić. No dobra, zobaczymy efekt już po ugotowaniu.
Nasze złoto gotowe, tylko zobaczcie ten kolor, no po prostu mistrzostwo świata. Jeszcze tutaj światło żarówkowe w kuchni nie oddaje tego koloru, ale to jest po prostu żarówa. I teraz już mam po ugotowaniu, zwróćcie uwagę, że prawie cała woda zniknęła, no znaczy wyparowała, wchłonęło ją ziarno. I teraz dopiero na końcu dodaję dodatku. Ja dodam cukru waniliowego, ale oczywiście jak mamy w domu na przykład ten olejek, możemy dodać tego olejku. I tutaj taką jedną paczuszkę, ona ma 16 gram, dodaję na kilogram pęczaku. Dodatkowo to fajnie podkręci. I teraz, dlaczego nie robię tego w trakcie gotowania? Ponieważ nie chcę, żeby całkowicie ten po prostu zapach tej wanilii i tego cukru po prostu gdzieś tam wyparował z tą parą i tak dalej. Chcę, żeby trochę tego zostało, żeby to było po prostu silniejsze. Tak samo jak czosnek dodajemy czy coś, to też po gotowaniu on i tak przejdzie i na drugi dzień będzie po prostu piękny. No i dodam, że robię to dzień wcześniej. Jutro jadę na ryby. Dzisiaj sobie zagotowałem już dzień wcześniej pęczak. Teraz po ugotowaniu dodałem tego cukru i wstawię to do lodówki. Znaczy, pierw do wystygnięcia to zostanie jeszcze na kuchence, później do lodówki i w ten sposób te kilkanaście godzin przez noc po prostu to on najdzie tym smakiem. Naszą już kolorem, teraz najdzie aromatem i będzie przepiękna przynęta na ryby. Pokażę Wam jeszcze to z bliska na talerzu, bo prezentuje się to wspaniale, pachnie jeszcze lepiej i ryby na pewno to docenią. Coś pięknego i niedrogo. Złoto na złote leszcze. Teraz zobaczcie, jak nasz pęczak wygląda. Po prostu mistrzostwo świata. To jest naprawdę złoto. Coś takiego na każdym dnie jest bardzo dobrze widoczne. Może być zamulone, może powstawać chmura tego mułu podczas żerowania ryb, a ryby to i tak znajdą. Przede wszystkim pięknie to widać, wyróżnia się na dnie, no ma kolor kukurydzy, no i dwa swoim aromatem przyciągnie ryby. Zobaczcie, to jest przynęta, piękna sprawa, coś pięknego i niedrogo. Złoty pęczak na złote leszcze. Naprawdę nie trzeba jakichś wykwintnych rzeczy, wystarczy czasami wrócić do starej szkoły i na pewno połowicie fajnych ryb. A najlepiej będzie to działać, jak na przykład z 3 dni ponęcimy. Przykładowo, w sobotę jedziemy na ryby, pojedźmy w poniedziałek, w środę i w piątek, podrzućmy sobie po 2-3 kilo pęczaku, w zależności jakie to jest łowisko, czego się spodziewamy. No i jak się ustawimy w sobotę, możecie być pewni, że rybki tak będą zameldowane, że będą tylko czekały za tym pęczakiem. W dni nęcenia wrzucamy po 2 kilo, w dzień łowienia 2-3 garście, żeby po prostu ryby się zatrzymały, szukały tego. Na haczyk idą dwa ziarenka i macie po prostu atomowe brania. Coś pięknego, złoty pęczak na złote ryby.